Dzień dobry wszystkim widzom, witamy u Kiwiego. Dzień dobry. Co dziś w programie kulinarnym? Ja mam taką Skodę. Ona 280 koni, tam robiliśmy w niej softa kiedyś, ona tak sobie nawet dobrze jeździła. I tam się zachciało właścicielowi zwiększyć, że tak powiem, możliwości moce samochodu. No, jest taka fajna turbina, no niestety nie. A może się dostanę, coś tak, pokażę. Tak, to jest ten Garrett Pro Max. O. To jest Pro Max, nie? Power Max. Power Max. Power Max. Power. Power Max. Okay. On zastępuje turbinę tą IS-38 fabrycznie tu montowaną. To żaden wieściunik, oryginalne części? Wiesz co, no są takie jakieś podobno jakoś super bardzo dobrze rokujące turbiny hybrydowe, które się robi z tego, ale ja tak nie do końca jestem przekonany. No wiesz, taka fabryka zrobiła, tego się nie dotyka i to będzie lepiej, nie? Zrobimy po swojemu, także będzie właśnie ten, będzie ta turbina Power Max. Ona tam jakieś 450 koni podobno zabezpiecza w tym silniku, o. Więc to mogłoby być. Intercooler, tu go widać trochę, to jest ten, nie zdecydowaliśmy się na produkt renomowanej firmy, tylko kupiliśmy DO88 szwedzki. Okay. No ponieważ tej, no zawsze też daje takie ładne rury, tu widać. Widzisz, takie są nawet ładnie pomalowane, takie, aha, takie coś. Tam jest znaczek D88. No jest, widzę. No, układ wydechowy nie będzie miał GPF-a, czyli tego filtra cząstek stałych w silniku benzynowym, tego nie będzie. I co? No i... Czyli odpowiadajcie poza tym, że będziecie robić soft za jakieś zmiany mechaniczne. No to już taki stage 3, tak? No bo jest zmiana turbo, wiesz, intercooler wydajny, wiesz, jakieś tam te rury. No tu widać cała taka instalacja, no mówię, no generalnie nie... Gdzie tu zajrzeć? No on niestety jest tak w kanapce, zobacz, on jest tak w środku, nie? I to niestety strasznie go upośledza widokowo. O, ten. Teraz to widać. No to dobra. Jest ten, no i wiesz, i oczywiście to rurowanie jest, może z dołu też będzie je widać. Aha. Jak to tam sobie wygląda. No dobra, czyli na razie jeszcze trwają prace przy samochodzie. Nie, no bo to są takie montażowe. Się, nie da się tego za ładnie, za bardzo pokazać. Nie, no wiesz, i tam sobie idzie rura, zobacz to. Aha. To jest. Ładnie. Ta rura jest fajna, bo wiesz co, te wydechy wszystkie z kolanek, ja wiem, że są fajne, ale te wolę. A ten jest taki ładny wydech na giętarce zrobiony, czyli wiesz, ktoś wziął kawałek i. No fajnie to wygląda, jest tańszy, to z Hiszpanii jakiś tam, jest tańszy od tych polskich, które nie pasują. Aha. Wiesz, kupujesz jakiejś tam polskiej renomowanej firmy, która to robi, przykręcasz do samochodu, no i on się mija z wydechem. Coś trzeba ciąć. Nie, nigdy nam nie pasował, nie wiem, może my coś źle robimy, ale... To, także, że tak powiem, tylko wstęp na razie. No a później, wiesz, to później się może uda tym samochodem przejechać. No, bo spotkamy wstęp, się na hamowni. Tak, tak, jeszcze może tutaj klient jeszcze jakieś hamulce chciał bardziej męskie do tego, no zobaczymy. Ale to mówię, no to jest sprawa rozwojowa, to jest czasochłonne i nie bardzo jest to pokazać. Wiesz, tam taki montaż takiego po prostu trwa i to jest marudna robota. Wiesz, przychodzi ci instrukcja od takiego intercoolera i to musisz po prostu te wszystkie czynności wykonać, nie? Tak, z klockami. Czyli tam, no, musisz odłączyć akumulator na przykład. Technics. I wiesz, i tam to wszystko jest po kolei pokazane, co tam pan powinieneś zrobić, żeby to zamontować w samochodzie. Składałeś Lego Technics, jak byłeś dzieciakiem? Nie, za moich czasów nie było. Nie było jeszcze. Nie. Były w PWX-ie, można było pooglądać. Jest taka renomowana firma polska, która również dostarcza takie interkulery, no to też mają to skserowane z tej drugiej firmy i oni to po prostu sprzedają, można sobie to... można sobie też zamontować według tej instrukcji, ten równie dobry, renomowany produkt. Także spoko. Kiwi, wracamy do tematu Skody, o którą już wcześniej zahaczyliśmy. Skoda jaka jest, każdy widzi. Tak jest, bardzo ładny kolor. Szmaragdowy właśnie, bądź morski? Nie, to jednak jest morski. Morski. Słuchaj, Skoda, no temat znany, lubiany i ograny na milion sposobów. Ja tak sobie z drugiej strony powiem, pomyślałem, że może nie ma co walczyć z tym wszystkim, bo, znaczy z życiem, no bo... Mhm. Najwięcej jest, największa reprezentacja jest grupy Volkswagena generalnie na ulicach nawet miast i tak dalej. No i tych samochodów jest najwięcej do robienia, a co za tym idzie, jest dużo fajnych części, no tak jak widziałeś to turbo, tak. Upgrade'owe, które widziałeś, udało się tu wkomponować do tego samochodu. Widziałeś pod maską, jak to już jest złożone? Nie, chodź pokaż. No to wiesz to. Byliśmy na etapie składania. A no widzisz, to zobacz, jak to jest, ten samochód tak jest złożony. To nic nie widać pewnie. No zobacz, to tutaj jest tak jak fabryka zrobiła. Tu nie ma w ogóle żadnego drut systemu, zobacz. Nowe turbo.
No ładnie. Wszystko jest pięknie, znaczy nie ma tu jakichś rur powyginanych, jakiś kolan ze silikonu. Intercooler jest DO88. Okej. Nie zdecydowaliśmy się na równie dobry produkt konkurencyjnej firmy. bo ja tego nie lubię, tak? No, no jasna sprawa. Pomyślałem sobie, że po... Ja tak naprawdę robię samochody od 30 lat, nie? I tak sobie już robię teraz z takich tuningowych rzeczy tylko to, co sprawi mi przyjemność na koniec. Pewnie. Więc ja nie potrzebuję skręcać. Ja wiesz, to ja znam, pamiętam te czasy, gdzie się kupowało. Jedyne kolano to było od Żuka, od Lublina Andoria Evo 3 można było kupić kolano takie zbrojone. Do tego dokupowało się kawałki rury i najbardziej sportowym interkulerem, jaki był taki na świecie, to był Iveco Turbo Daily, tak? To był taki naprawdę prawdziwy sportowy interkuler i wszyscy go kładli i to było jedyne, co mogłeś kupić. Mhm. I nie byłeś w stanie kupić nic innego. I później się pojawiły te, wiesz, że oczywiście bardzo dobrze są te różne kolanka, takie, wiesz, profile silikonowe, to naprawdę można było pięknie porobić już taki samochód, no to ładniej, to był jakiś kolejny, ale ja już teraz lubię naprawdę te fabryczne rzeczy, powyginane, żeby to wszystko było tak, jak pasuje. Już drut system to już opuściłem ten etap w swoim życiu. No ale trzeba dodać, że to nie jest, nie wiem, twój wóz i twoje części, tylko po prostu taki klient musi się trafić, tak? Mamy szczęście. Tak, ale ja nie chcę robić tego w innym standardzie. No i dobrze, fajnie, mamy to, okazję. To, jeśli ja po prostu nie muszę tego robić, jeżeli ktoś chce mieć tak zrobiony samochód, to dostanie, a jak nie chce, to nie. Okej. Okay. I to wiesz, to nie, bo ja naprawdę nie mogę, nie będę tego robił. Dobrze. Bo po prostu nie pasuje to do mojego... Koniec z tłumaczeniem się. Nie, ja się nie tłumaczę, bo mówię, dlaczego nie chcę stosować wyśmienitych zamienników konkurencyjnych firm, no po prostu dlatego nie. Temat o tyle ciekawy, że będzie w końcu okazja porównać sobie to, co się na przykład Kubie udało zrobić właśnie na jakichś chińskich podzespołach. Znaczy nie, to jest nawet fajnie, że Kuba ma jeszcze tam, powiedzmy, nie wiem, zdrowie do tego i on to robi, te fantastyczne projekty z tych fantastycznych firm o porównywalnej jakości, ale ja po prostu nie mam na to zdrowia i to tak mówię, ten samochód on chodzi fabrycznie, zostało turbo przez Garretta wymyślone, wiadomo jakim jest mapa tego kompresora, nie jest nic do odkrycia, tak to trzeba zrobić, tak nastroić, to będzie jechać. Ten samochód nie jest wykręcony na maksa, wiem, że na pewno znajdzie się zaraz kilkanaście osób, które widziało zrobiony taki samochód co najmniej 3 razy mocniejszy, nie? No ten ma tam ponad 400 koni, to na pewno są na tym samym turbo zrobione takie, co mają 900 albo pewnie 1500 koni i ktoś to na pewno zrobił, jest lepiej. Ja zrobiłem to tak, żeby ten samochód jednak spełniał rolę samochodu użytkowego. To jest po prostu użytkowy, szybki wóz. Tak, tyle co mogę o nim powiedzieć na temat tego projektu. No jest zrobiony tak właśnie... Z głową. No, tak na jak... markowych podzespołach. Tak. Dobrze. Tutaj czyli tak jak nie lubisz. Nie cieknie olej, nie jest odma wyprowadzona do kratki od wentylacji. Wszystko jest tak jak fabryczny, nic nie śmierdzi, samochód jedzie. Zobaczmy, jakie on narysuje kreski. No, możemy go schamować, ja już go nastroiłem, co prawda, ale tak wiesz, no, żeby było tutaj tradycyjnie pięknie, no to zróbmy, schamujmy go, no i co? No i pojedziemy na ulicę, zobaczymy, jak on działa i to będzie koniec tej opowieści. W ogóle na uwagę zasługuje to wnętrze, bo pan ci podoba mi się. I co ciekawe... Nie jest wykonane z martwych zwierząt. No właśnie, to jest materiał. Dobry, witaj. Widzę, że dołączyłeś do nas. No kurwa, taki tłusty wóz jakbym... Wiesz. Ty widziałeś, jakie tu są fajne wykończenia? Nie, a to jest kurwa, myślę, że to Octavia to super. Taka bogata w chuj wersja. No wyobraź sobie, że to nie jest skóra. Ale tego nie włączajmy, bo zabierze moc ten guzik z tyłu. Tak jest, dobra. A turbo ultra mega w hiper, kurwa, kosmos w chuj. Będziesz to dostawać na drodze, jak zapierdala? No właśnie... No to ciężki wóz jest, jesteś, nie? Opierdoli białaska. A ile białasek zrobił? 4 do paki. 4? A Kimi mówi, że to jest softem w skrzyni, mi dopierdoli, że jeszcze pół sekundy urwie. Tylko musielibyśmy... A to się w porę wszystko nie To z tobą się nie da zrobić. Bo ty to zaraz pojedziesz. Chodź tu bliżej do nas. Bo ty pojedziesz zaraz na obiad do Łowicza i chuj z tego będzie. Nie, bo ja bym się zrobił kilka softów do skrzyni. O. A trzeba było pojechać na miejscówkę. Pasuje. Sprawdzasz lepiej, sprawdzasz gorzej, sprawdzasz średnio, wracamy do tamtego, zamykamy temat. A także wiesz, my to rozwlekamy na miesiąc, ty mówisz, że jechałeś, jak gdzieś przeczytałeś, to chuj, tam to szkoda czasu. Zrób przygotować, sprawdzić. No 4 do paki już jest, no kurwa. No ale ten lunch pasuje z 5000? Obłędnie jest. Tylko trochę bym wyżej punkty zmiany biegów zrobił, bo jest 5700 z 1 na 2, później jest 6000, ale to jebać, wyżej zmienia biegi. Ale wszystkie? Z 1 na 2, z 2 na 3. No to już wystarczy do no muszę A45 SO pierdolić. A ile A45 robi? K39. To blisko jesteś. Wszyscy chodzą tak samo.
rzeczywiście, no dobra, no to ci to zmienimy, co tam jeszcze można zrobić. Dawaj, strój tego wozu, zobaczymy co tu wyjdzie. No, ja interkuler muszę zmienić, wiesz? Przede wszystkim. Dajmy go chwilę jeszcze, tylko zagrzejemy. No. Zegar skurwysyn pokazuje 90 stopni, a pełno ma z 80. To jest właśnie wkurwia w tych wagach, że one... A nie, w tych to jeszcze z pół oko. W tym moim kurwa Fordzie to było dobre. 60 miał stopni. O kurwa! Pionowego startu. Czekaj, nie. Zredukował bieg. Nie. Ja już nie chcę sprzedać, ale byłem przy tym, jak się tutaj wcześniej ten samostroj, bo też ze 3 dni się zeszło, a tu widzę, że jeszcze chyba swój wynik poprawia coś. No to co, kupujesz takie turbo, skoro już widziałeś? A, mam na półce, ale chciałem zobaczyć, czy coś hybrydą jestem w stanie wyruchać, ale Kiwi mnie do tego turbo namówił, bo to wstaje jak pojebany, nienormalny skurwysyn. Czyli lepsze od hybrydy? Lepsze. Kurwa, no z dołu. A cenowo tak, jak to w ogóle? Wiesz, jest problem. Na 6,5-7 tam ono w ogóle... A nowe, z pudełka. Ma, tak z mapy kompresora w ogóle wynika, że ono by nawet chciało 1,8 trzymać w ogóle samo z siebie, a po drugie ma luźniejszą dupę, nie? Co jest, to właśnie powoduje, że nie ma takiego back pressure i nie ma tych cofnięć zapłonu. Same zalety, no. No technologia idzie do przodu, no, idzie od dołu do góry po prostu i chuj, jak silnik elektryczny. Co? No, ciekawe, co mam od razu z tego wozu wyjdzie. Ale nie sprzedaj, bo ja wiem, jaka to moc może wyjść. Dobra. Estymowana moc. No co, jakie kreski, kurwa, lub jak on mieli... Ja pierdolę. Jest coś, Kiwi dojebał. No. Który to biegł, czy nie zwrócił uwagi? Piąty. Za jak wstaje, widziałeś, jak tak fajnie, jak... Od starłapa, że jeb kurwa, te rzeciągi. Pionowego startu. Wybytek seria jeszcze, nie? To początek zmieniamy. Wow. Być może są tu jeszcze jakieś, wiesz, jakieś możliwości, ale zobacz, jaki jest moment obrotowy i jaki jest jego przebieg. Niemożliwy, kurwa. Łatki jak kupanie Mowlaka. No, płasko jak stół. Seryjne sprężyny zawarowe, bo seryjne się nic nie otwiera, nie? Nie, seryjne. To jakby tak sumować wszystkie tuningi u ciebie? Pomyśl, że... Ty, ale kurwa, jakbyś to był silnik ze strojki, by miał lepszy wałek wydechowy, pół milimetra, by miał wyższe krzywki, byłoby z kurwa z 10-20 koni więcej. Nie, to wiadomo, że to pewnie jest w nieskończoność, czy są możliwości modyfikacji, ale ten silnik jest taka potęga jest, nie? No się kurwa, ty 2.0 pedał, 450 koni, no to się kurwa fajnie mieści. Zobacz jeszcze gdzie, on będąc... Będąc seryjnym samochodem, zobacz, gdzie on ma moment obrotowy. Moment obrotowy. Jak diesel. Jak diesel z dobrze zregenerowanym turbo. Przy 2600 już jest maksimum. Dana już taki diesel, tak diesel się dobrze zregenerowanym turbo. Nie, nawet nie ma co tu podkładać, no bo to diesel te, wiesz, te dobre, no ten ma 400 newtonów dokładnie przy 2200. No, 2300. Kurwa, pasuje. 400 momentu, kurwa, to kiedyś soby przy 3000 tyle miały i to było dobrze. A to jest na pewno 4 koła? Tak, no tak. Kurwa, kurde. No patrz. Faktycznie. To wszystko mówi, kurwa. Tak, no i 7-biegowa skrzynia, ta DL381. Dobrze, tak, że ktoś podpisał. Też wyceniuta znosi, kurwa. Ja pierdolę, ciekaw jestem, jak chcę obstawiać, jakie czasy to by, kurwa, nie, wy pojedziemy się przejechać. Co tu jeszcze zostało zrobione, Kuba? Tu jest jeszcze tak, że... Ten samochód praktycznie nie odzywa się cofnięcie zapłonu, nie? No jest, kurwa. On ma jedno. A paliwo 9.8 sto, jakie to jest? 9.8 z werwa i ma cofnięcia typu gdzieś tam w którymś momencie jest 0,75 stopni. Czyli jest mega ultra turbo bezpiecznie. To jest coś, co zależy 9.8 i chuj, też będzie dobrze. Tak. Jest bezpiecznie, także wiesz, no to jest tak, żeby to był samochód uliczny, nie jakiś tam wyścigowy, no ale jednak... Ale jest wyścigowy, no kurwa, te 440 koni w takim czymś? Ja pierdolę. Ty, no 3.0, kurwa, to by pomyślał z 2 litrów. No i to jest, wiesz, zobacz, nie śmierdzi olejem, samochód normalnie sobie chodzi. Kurwa, ale te 2.0 są niesamowite, zobacz, te 3 litrówki robią, też tam tuningują i kurwa tam jakiś stage 1 wydaje kulary. Taka potęga wydajności, ten silnik 4B11T od Evo. Evo, no. No to on by zrobił tą moc też z seryjnego turbo, ale on by wstał pewnie z 3500. No, kurwa. A ten staje 2 coś. A Evo też ma zmienną fazę na sakucha, na wydechu. Na obu, no i też ma tego Miveka, no ale też zobacz, kurwa. No zobacz, jaki tu jest ten. Ty, bo te kurwa silniki mają skok tłoka 92,8 i one tak właśnie niuta dopiero. O kurwa, te 600 niuta, zobacz, Jagoda, no. Kurwa, teraz tak sobie pierdolimy. Ja pierdolę. No. Przecież na 3-litrowy silnik turbo to nawet spoko. To dobry wynik. No. Jak na 3.0. Kluczem do sukcesu markowe turbo. No to co Kiwi powtarzał cały czas. Wszystko bez żadnego problemu. Tam każdą nadlewkę, nad jakąś śrubkę od osłony, każde coś, wszystko
I już. O kurwa. Także czas montowania no tak, to turbo trzeba z, kurwa, o Jezus, z trójkę trzeba dać za jakieś ładne turbo, później zrobić z tego hybrydę, to ci się robi piątka, kurwa, tu dołoż, nie, dwa. Koło 6500, 6700 kosztowało takie turbo. To ja pierdolę, to chuj w tej jakiś jest 38. No i intercooler, tak? Jeszcze tam jest wymieniony. Intercooler i początek wydechu. O, tam. Okay. Tutaj dotąd, gdzie siedzę, mniej więcej jest zmieniony. I reszta jest, przy czym ludzie mówią, znaczy utrzymuje się taki pogląd, że końcowy tłumik jest restrykcyjny, ale to ja nie wiem, to jaka tu restrykcja, skoro jest i dobrze wstaje i dobrze się może z 5 koni by doszło, to chuj w to. Ale... ja go nagraj z tyłu, zobaczymy jak to gada, kurwa. To no, jest daj w pizdę, kurwa. Kulturalnie tak gada. Seria? No jest, kurwa, jesteś się kręcić do odcinki na luzie, ja też tak chcę. Zajebiście. Ty Krzysztof zrobił mi, że do odcinki się też na luzie kręcił? Kurwa, ten jeszcze do odcinki nie zrobił. Fajnie, kurwa. Kiwia, zrobimy pomiar 0-100, czy raczej obawiasz się tego? Nie no, wydaje mi się, że chyba możemy no spróbować. 18? A jest jakiś launch control? Wiesz co... 19. Tak, tak. Ja. Powinien jakoś tam ruszyć. No, no to będzie zawodnik numer jeden, kurwa. Co najszybszego było u Krzysia do tej pory? Nie. Nie, no czekaj, Arteon był dobry, nie. Co? Golf no jakieś mieliście? Z grupy Volkswagena? No. Arteona mieliśmy najszybszego. A Golf na tego, Arteon ten... Arteon? Jakoś kurde... Golf miał 4,37, pamiętam taki biały, albo 4,27. Biały, co we dwóch żeście jeździli. No zobaczymy jak to. Taki amerykański, kurwa. Ostatnio pokazywaliśmy w odcinku, jak Kuba zrobił swoje auto na 388 koni. No ja, kurwa, ja tam... Możemy to nałożyć ja na siebie? Ja sobie turbinę, Krzysiu... chcesz podłożyć? No, Krzysiu pokazać, porównanie, no bo to w sumie no, będzie porównanie hybrydy. Znaczy wiesz, Kuba jeszcze jest nieskończona robota, nie? Mnie jeszcze cooler trochę robotę zrobił, mam nadzieję. Bo Kuba lubi tak, wiesz... Ja sobie przyjdę, może... Rozwlec robotę na parę lat. A, to będzie... Delektuje się, mówisz? To jak zanim się cooler przegrzał, to przedostatni. Ten? Przedostatni. O kurwa. Mimo, że nie wstało, to i góry... Ale charakterystyka są... podobna, tak. Zobacz. Tylko wszędzie jest chuj u mnie. Wszędzie jest minus 20%. Ja pierdolę, no to jest kurwa jest nowoczesność. Najnowsze generacje, nie wiem. Od roku są te turbiny, te garety, kurwa? Nie, mniej. W tamtym roku jakoś mi się pojawiło gdzieś tam, żeśmy wtedy zamówili, wiesz, te dwie i kurwa, to tak... Kurwa, ja pierdolę. Kurwa, patrz, jagoda. 2400 obrotów, 3 kreski. Dwa... O kurwa, dobra, aż mi się liczy, się nie chce. Ale... Dawaj, kładziemy tamto, to wygrasz wszystko. No. Gdzie co najwyżej włożyć gdzie indziej tamto. No nie, to... ja nie, no jeszcze dajmy szansę, interkulerek zmienię, może będzie troszeczkę lepiej. No i to gdzie iść, rób. No, iść, rób. Dobra, rób i porównamy. Lecie testować, to chuj, dobrze, bo dobrze. To kurwa ile, to na 600 towarzy? Nie mam absolutnie pojęcia. Nie a duży wielki wóz, 5 no, no nie ma większego, no zobacz ile tu jest miejsca. No. Kurde, patrz, potem jest normalnie odsunięte, patrz jeszcze ile jest miejsca. No. Oktawia to ma ten, super. Cześć, to ma pozwólcie, że wejdę. Miejsca. Jestem czysto ubrany. Kurde, test jak aut ze Szwajcarii. Ja pierdolę. No ten jest straszny. Te drzwi są takie długie, co nie? Kurde, syn, jak zrobi cztery to do paki, to po prostu rozpierdoli, zmiażdży system, światopogląd mój wypierdoli w ogóle, kurwa. No kurwa, Krzysiu, no, jak ja pierdolę, maja się na łodzie do 4 kręcia, to do odciny, to skurwa, silnik to blokuje. Ale to, ale launch control masz od 5. Tak, ale to jest soft skrzyni. To soft skrzyni powoduje, że na ludzie można w pizdę dawać na przykład? No, kurwa. To widzisz, to, kurwa, patrzę tutaj, wiem jeszcze co u siebie chcę pozmieniać. Kolejne zmiany. To nie jest wyścigowy samochód, on się z nikim nie będzie ścigał, to jest po prostu pan sobie będzie jechał, ja będzie chciał sobie nadusić, po prostu będzie miał szybki wóz, tak? Zobacz, taki niepozorny, fajny wozik, ma 440 koni. Nic się zewnątrz nie różni, rurki na seryny jakieś... No jak przyszedł, tak będzie, wyjedzie, no. Dobra, na mnie ma tylko jedną wadę. Nie można założyć gazu. Jak nie, kurwa? No, można. Ty, no ja kiedyś sprzedałem takie szare Audi, kurwa, co Krzysiu tam 360 koni z jego nastroju? Jeździ na gazie. Powinno się założyć. Po prostu, jeżeli chodzi, wiesz, nie ma w życiu niczego bardziej takiego rozsądnego niż założyć gaz do Octavii. To jest po prostu dotknięcie absolutnie. Jest jeden duży problem. Ona ma kurwa akumulator z tyłu i to trochę jest problematyczne, to się spierdoli się do boku albo na kolana do pasażera. Nie powiedział, to przy szpaczkę, jak gdzieś na wczasy jedziesz do Chorwacji, to sobie możesz wysłać kurierem, sobie wysyłasz paczkę z ciuchami, a tu masz po prostu gaz i masz wygrane życie. No, ktoś wygrał. No kurwa, po taniości, mu tak, bo wysłanie paczki tam stówkę będzie kosztowało, ale na paczce oszczędzisz 1000. No kurwa, żyć nie umierać. Wakacje gratis wtedy, kurwa. Nie ma, to po prostu jakbyś chciał kiedyś dotknąć absolutu, to jest Octavia, dobra. Kombi w gazie. Koniec nabijania się, jedziemy. Nikt się nie nabija. Dobra, obstawmy czasy jakie. Krzysiu, 0 stoi, ile obstawiasz? 4. 4? Kurwa, ja to chciałem powiedzieć. 4-1. 3-9. Wszyscy dyszę. Jezu. Ale gęsto. Co tam jeszcze wymyśliłeś? Nie, to nic nie wymyśliłem, chcę ci tylko pokazać i uświadomić jedną rzecz, taką dosyć ciekawą. Mhm. Bo patrz, ten samochód jest tu u mnie po raz drugi. Czyli masz jego historię? Nie, to nawet tak. To jest tak jak przyszedł, tak? Oto.
294? Bo to jest 280 seryjnie. Sporo mocy, jak na seryjne VOS, fajnie. No tak, no bo to taki jest. I to chodzi o to, że tak, miał 294 konie, mhm. Softem zrobiliśmy mu kiedyś 350. Mhm. Tak? To już całkiem sporo. Tak, tak, z 294 na 350 na się udało przejść. Na seryjnej turbinie. Na seryjnym turbo, niczego nie dotykając, tylko softem. Aha. I to kosztowało tam, powiedzmy, nie wiem, z okolice 2000 zł. Okej. Okay. No, a to... Czyli ile? 60 koni za 2000 zł. Tak, a teraz kolejne, no nie wiem ile tam, jak to... Kolejne, licząc, że to jest 90... Kilkanaście tysięcy. To kosztowało kolejne tam, powiedzmy, 20. Wow. Taki jest przeskok. Między stage 1 a stage 2. Ale powiem ci, efekt końcowy jest fajny, bo to jest całkowite seryjnie z wyglądu auto. No ja takie lubię najbardziej, no. Takie jest najfajniejsze. Basu dostał. Nie wiem, nie jeździłem. Z tym downpipem. A już słyszę, że to coś tam burczy. Ciekawe, że wcześniej producenci turbin... Nie produkowali takich akcesoriów, bo mówi, że to jakaś nowość jest. Znaczy wiesz, no były tam do jakichś innych samochodów, nie? Aha. To po prostu wiesz, no jakby fabryka potrafi wyprodukować wszystko teraz, nie? Mhm. To nie ma czegoś, czego nie można wyprodukować, no tylko, że widocznie może nie było potrzeby, tak? Że jakiejś tam silnej na takie coś. No czy dużo osób wsadza te chińskie turba, mi się wydaje, że... No właśnie, no to... Dlatego, że nie mieli też trochę alternatywy. Nie! Nie? Ja wiem, że cena... Wiesz co, nie chciałbym w ogóle wchodzić teraz, bo później mnie ludzie krytykują za moje podejście i ja już się naczytałem tego tyle, także nie wiem, jak ktoś chce włożyć sobie chińskie turbo, które generalnie działa, które jest, wiesz, 60% tańsze i 90% gorsze, to jego sprawa, nie? Znaczy, no tak, ale mówię o czym innym, że po prostu... No i co z tego, jak tu byś dał na przykład jakiś chiński zajebisty zamiennik i on by wstawał od 3000? Nie, to nie o to chodzi. Bardziej mi chodziło o to po prostu, że wcześniej nie było chyba alternatywy. O kurde. A, czekaj, bo tu jeszcze... Tu jeszcze jest... Tu jeszcze nie wolno tu tak za nie bardzo. Wolno. Jeszcze jesteśmy w Polsce. Ach. To wiesz, czasem tak człowiek nawet nie poczuje. Nawet nie wiesz kiedy. Nie wiesz kiedy. Nie no, dobrze poszło. A to jest w jakimś trybie sportowym? To nie, jest, nie, komfort. Zwykły drive. No taki komfort. A jak jest soft tutaj zrobiony, że jak jesteś na drive, a depniesz gaz do dechy, to też będzie ciągnął jak na sporcie, czy wcześniej zmienili? Skrzyni? To nie, no to punkty zmiany w komfort są komfortowe. Znaczy my jedziemy 55 na godzinę na szóstym biegu. Mówię przy gazie do dechy. Nie wiem, trzeba by się przyło przejechać. Aha. Słuchaj, to najgorsze, co można zrobić... Słuchaj, najwięcej poprawek jest... na softy skrzyni biegów. Mhm. To jest rzecz, która powoduje najwięcej jakby... Jest indywidualną kwestią, co? Już tak na maksa, każdy wymaga od skrzyni jeszcze czegoś innego. Mhm. Każdemu jest... każdy by chciał inaczej niż właśnie ma. Mhm. Jak ma seryjną skrzynię biegów, to mu zmienia za wcześnie. Jak ma zrobione, to trochę za późno. Ale on by chciał trochę wcześniej, ale nie aż tak wcześniej, żeby nie było aż tak późno. Wiesz, i to po prostu nie jesteś w stanie, po prostu jak mogę to odmawiam, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Kurczę, możesz... pan manuala. Słuchaj, to tak jakbyś, wyobraź sobie, że masz taki, jak kiedyś były equalizer taki do dźwięku, mhm. i te posuwaki. Każdy inaczej ustawiał. I każde ustawienie jest złe. Masz milion ustawień, każde złe. No bo możesz ustawić, w którym dokładnie miejscu ma się zmienić ten bieg, mhm. i od razu jest źle. Te fabryczne jest fatalne, a to co ty zrobiłeś, to już w ogóle się nie da jechać. To później poprawiasz i jest dalej źle. Ja nie potrafię tego robić za dobrze. Czy potrafisz? Pewnie potrafisz, tylko każdy nie, chce inaczej, no, co nie? Na pewno, wiesz, każdy ma jakąś inną predefinicję tego. Widzę, że nie wyleci stąd. O kurde! Coś tam może by chciała. Ale się drze. O, equalizer jest. O, widzisz, o, tu nawet jest to. Masz te biegi, nie? Widziałeś? O, tu się ustawia te biegi, jak chcesz. No to widzę, że jakoś ustawiłeś. Tak, bo to ta Skoda właśnie tak ma. Nie, Jezu, jak się ludzie rzucili na mnie z tym, za to, że mówię, że nie mam roboty, nie? No bo nie ma teraz roboty. Nie czytałem jeszcze komentarzy. Co oni piszą? A tak śmiesznie, że nie mam roboty, dlatego że nie chcę robić samochodów z gazem. Aha, czyli... I że nie chcę staruchów robić jakichś. I że tego nie chcę i tamtego, że to wszystko moja wina jest, nie? Krytycy twojego podejścia. A nie, to ja, to mi to... Nie, no ale to spoko, nie? No to
spoko, nie? Że jak wrócę do robienia starych wozów, że wszyscy uznani tunerzy robią im stare wozy, każdą robotę zrobią, a ja nie chcę i dlatego nie mam roboty. A to nieprawda, tam przez ferie nie było roboty, już jest co robić. Już jest co robić. Pewnie. To chyba co roku tak jest. O tej porze roku. To Kuba ile powiedział? 3,9. Co? 0 do 100. Jego samochód? Nie, że obstawia Skoda. A. Ja nie wiem, no jakoś tak coś mówił. No dwie osoby, duża buda. Mi to się podoba w tym, co ty pokazałeś na tym wykresie, że to turbo nie dość, że lepiej wstaje, to i robi górę. Czyli w sumie to, co powiedziałeś, że nie dość, że nie robi dołu, to i góry nie robi. Nie, robi wszystko. Ale jeszcze wiesz, ten wykres... Hinalu. No. Nie, znaczy to, co Kuba zrobił, no to może i... Nie wiem, no. Wiesz co, powiem ci szczerze, oszczędność czasu dla mnie jest tak istotna. No, załóżmy, że on to turbo zrobił, no i jest pieniądze wydane, no i wiesz o tym, że jakbyś dołożył tysiaka, to miałbyś dużo lepiej. Mhm. No i... No czy, i wiesz, przy takich, nowy produkt. Co, przy takich kosztach, które ponosisz... No nie wiem, no. Bo te turbiny i tak są masakrycznie drogie, te nawet, wiesz, którą trzeba kupić, trzeba ją zmodyfikować, bo ktoś tam musi to wytoczyć. Trzeba na AliExpressie kupić te kółko. Zaczynamy od 100-200, tak? 0-100 mieliśmy jeszcze zrobić. Nie, no to później. To później, dobrze. Witamy u naszych zachodnich sąsiadów. Mhm. Zadzwonił do mnie jakiś facet, że ma, bo to jest ten... Ten albo od brat jego to taki man. Mhm. Jest. Widziałeś, że tam... Tak, jest. Nie, no. Od mana taki, no. Jezu, o co on mnie pytał? Że on coś w offroadzie, coś mu się grzeje, żeby mu zrobić tą chłodnicę oleju, ale taką niewidoczną dla serwisu. Jakieś takie pierdolenia. Mówię, panie, mówię, każda ingerencja jest widziana. Mhm. Mówię, przecież mówię, ci ludzie rozbierają i składają te samochody codziennie, co oni nie zobaczą, że jakieś rury idą dodatkowe. Pewnie. A ten soft, to jak oni mu zaktualizują, to co, to tamto, no mówię, no nie wiem, czy będzie pasował, no bo mówię, ja nie jestem osobą, która jest poinformowana o tym, co zawiera kolejna paczka softów do aktualizacji, no nie wiem tego, no wiesz, kurwiają mnie tacy ludzie, no. Wiesz, dzwoni do ciebie i uważa, że ty wszystko mu odpowiesz na temat tego samochodu. No skąd mam to wiedzieć? Zrobiłem jedną sztukę, wyłączyłem tego. Też tacy niezdecydowani, bo tak, chcą zachować gwarancję, a chcą robić modyfikację, albo tak, albo strach, tak? No tak. Trzeba się zdecydować. Przyjechał jakiś facet, mówi, że on odebrał Skodę tam, taką Karoq 1.5 TSI. On mówi, no on odebrał ten samochód tydzień temu, ale on mówi, on nie będzie żył dwa razy, on nie będzie czekał, aż się ta gwarancja skończy, robić te moce teraz, bo mu się nie podoba i już. Tak jak z Meganą. Przywiozę ci Meganę, będziemy robić. Tak, no ileż można czekać? Na co? Ja to uważam nawet, że ta gwarancja to jest... No to i tak, to zawsze ci powiedzą, że to i tak wina. Twoja wina. Twoja wina i nikt ci tam nic nie wymieni. Wiesz, kto jest największą ofiarą tych wszystkich gwarancji? Właściciele Hyundai. Mam 5 lat gwarancji, a potem kupił auto. Kurde, może bym coś zrobił, albo nie, bo mam gwarancję. Jeszcze będę czekał 4 lata. A to Hyundai to jest przegrany temat, tak czy inaczej. Nie występuje on zasadniczo. Ja bym brał takie auto, które ma najkrótszą gwarancję. Albo bez. Ale wiesz, to, no, jakby można na przykład było taniej kupić, ale bez gwarancji. Bez gwarancji, no. Złudzenia są najdroższe. Dobra. Jesteśmy na naszym tajnym miejscu pomiarowym na berlińskiej niedaleko. Obwodnicy. Ja gotowy, jak coś. Jeszcze tylko te szybkie laguny. No, zaraz będę mieli w lusterku szybką Skodę. O cholera. No tak. Jeżeli się uda? Ja jeszcze bym poczekał. Dobra, ogień, zjechał. To nie brzmi, jakbym jechał 2.0 TFSI. Już! 10.92 w dwie osoby. Ja, to prawie jak RS3. A nawet nie wiem, czy jak RS3. No widzisz pan? Ja. Ale on nawet tak... No. Brzmi. No. Dobry. Dobry jest, no. No to dobrze, cieszy, bo się bałem, że... Jeszcze go się bałem, bo...
No. Kiedyś miałem tak, że jak robiło się te softy, on niby po hamowni jechał niezwykle płynnie i wszystko robił dobrze, ten samochód, ale po zmianie biegu wchodził w takie zastanowienie, wiesz, co tu robić, nie? Tak, czuć, że to ma ręce i nogi. No, nie wiesz, nie śmierdzi olejem w dalszym ciągu. Cicho, nie buczy wydech, komfortowo. Nawet bym powiedział, że jest faktycznie może trochę głośniej, ale tak przyjemnie dla ucha. Tak nie przesadzam. No wiesz, czterocylindrowy silnik to tam piękny mnie jakoś nie bardzo zachwyca. Ale nie, no nabrał takiego charakteru. Tak, nie no. Drapieżnego. No to powiem tak, właścicielowi zazdroszczę tego auta. Fajne jest. No. Fajne. Takie połączenie rozsądku z, powiedzmy, z jakąś tam przyjemnością. A ile Kuba zrobił 100-200, wiesz? 10,95, podobnie szybki ten wóz. Tylko, że wiesz, tam ten lżejszy, no trzydrzwiowa buda i A3. Tak. I pewnie sam jechał, co? No wydaje mi się, wiesz co, ja już tak się nie interesowałem. No tak, bo to masa ma większe znaczenie chyba przy 100-200, co? Jak 0-100. Znajdźmy tylko jakieś miejsce na 0-100. Swoją drogą, ile masz teraz na liczniku? 76. 72. Teraz 5, 75. 1. Ja to chyba będę musiał Cię nagrać jeszcze z zewnątrz, jak robisz tą procedurę, bo to drzej apę, możemy, a przy okazji zmierzymy czas w jedną osobę. Dobrze. Golfem pamiętasz, się nie dało zrobić 100-200, 0-100. Tak. Golf to mi się kojarzy zawsze z tym, że porównywaliśmy suche warunki do deszczowych. Tak, no to się jeszcze udało. O kurde! Już! 4,55. Zaboksował. Tak, z czterech, no. No. Stracił przyczepność. Może to ta masa. No nie, no to nie jest lekki samochód. Nie, no to jest, wiesz. To co, wysiadać? Jak chcesz, to tak. Pewnie, że chcę. Tylko zostaw ten, tak, żeby tak, to zmierzyło. Tak, wszystko. To weź, to tu go włóż gdzieś tak, żeby nie, on włożył, nie wyleciał. No, on odleci. Dobra. Na pewno. Pewnie gdzieś tu. Tak, 4,23. No, to... Czy tak jak A45 AMG? Nie, 3,9, tak? 3,9. No, inna buda. Nie, no to... Ciężki samochód też pewnie też. Trzeba było zobaczyć, weź zobacz tylko ile ten, ile waży Superb. Weź tam... Superb? No, w telefoniku zobacz. Kucie, to już naszłem dobrze, tam z pakiet 60. No, szybko jechałeś. No. Jak się wiesz, zastanawiałem, co ty tak jeszcze ciągniesz? Czy stówy nie zrobiłeś? No już tak pomyślałem. Minimalna masa własna pojazdu 1615. Minimalna. Minimalna, no. A ciekawe, ile taka 4x4, taka. Ale wypasa. Nie, to już jest to. W sensie to mam na myśli konkretnie. Ile waży? 1000? 1615. No to tak. 280 koni, tak? No tak. 2.0 tak, TSI. Tak. One były przód napęd? Nie było innych. No to. Dobra. 1615 sucha masa, tak? No to czyli mało pewnie. Nie jest. No pełny kocioł? Pełny kocioł jeszcze, nie? Tak. No i ja. Znaczy przynajmniej. Teraz tak, raz nie. Tak, dokładnie. No dobra, no tutaj nie ma co tu z fizyką polemizować. Tylko Kuba to umie. Jest jedyna osoba dopuszczona do polemiki z prawami fizyki. Kuba wyciąga wniosek, nim dana fizyka zadziała. Już tam, wiesz, takie zjawisko jest, które jest znane od setek lat. Ale... Że to ma coś wspólnego z czarną dziurą. Markowe turbo wygrało. No, znaczy wygrało, to nie można powiedzieć, że wygrało. No po prostu to jest, takie jest rozwiązanie tego tematu. To ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Po prostu tak został zrobiony tuning w tym samochodzie. Jak najbardziej użytkowo, samochód z zewnątrz nie różni się niczym, żadnych wydziorów, wydechów, jakichś... Bez uszczepku, tak, na zdrowiu. Tak, wszystko działa prawidłowo.
To tyle. Tym akcentem kończymy. Tym kończymy. Piątka. Tak wygląda sprawa. Pozdrawiamy widzów. Piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Coś wymyślimy.